Barbara Kurdej-Szatan coraz częściej chwali się publicznie swoją piękną córeczką. Gwiazda TVP i prowadząca ostatniego Sylwestra w Zakopanem ma łudząco podobną do siebie pociechę. Barbara Kurdej-Szatan przeżywa w ostatnim czasie niewiarygodny skok popularności. Słynna pani z reklamy Play, ale i aktorka serialu M jak Miłość w przeciągu kilku miesięcy stała się jedną z częściej podglądanych gwiazd. Barbara Kurdej-Szatan pokazuje w sieci swoją córkę. Wyglądają jak dwie krople wody. Kurdej-Szatan jest nie tylko wziętą aktorką i prezenterką. Prywatnie jest szczęśliwą żoną aktora Rafała Szatana, z którym wychowuje 6-letnią córkę. Owoc ich miłości, mała Hania, coraz częściej pojawia się na fotografiach, które aktorka udostępnia na swoim Instagramie. Dzięki temu publika może na własne oczy poznać i skomentować rodzinne życie gwiazdy. A jest co komentować. Córeczka prezenterki jest jeszcze mała, ale już teraz nie można odmówić jej urody. Jakże uderzająco podobna do mamy. Wystarczy spojrzeć chociażby na wspólne zdjęcie z przedświątecznych przygotowań. Trudno nie odnieść wrażenia, że mama z córką są w tym przypadku jak dwie krople wody. Córka Kurdej-Szatan nie będzie miała łatwo. Przynajmniej w czasie, gdy sława mamy jest na tak zwanym topie. Aktorka zdaje sobie z tego sprawę, dawkując w sieci zdjęcia ze swoją pociechą. Wystarczy jednak kilka fotografii, by móc wyciągnąć kilka wniosków. Dwukropek w wywiadzie z magazynek.tv Gwiazda TVP zaznaczyła, że nie zamierza na tym etapie pokazywać córce kulis pracy aktorskiej. Prace na planie nie należą bowiem do łatwych, a zwłaszcza krótkich. Od tej zasady są jednak wyjątki. W serwisie lelum.pl czytamy, że mała Hania często towarzyszy mamie w jej teatralnej pracy. Co ciekawe, spotyka się to z ciepłym odzewem dziewczynki. Ostatnio jeździ ze mną na Musica legalna blondynka do Krakowa. Już sama scenografia jest dla niej ogromną frajdą, bo jest różowa, a dziewczynki w tym wieku uwielbiają ten kolor, mówiła swego czasu Barbara Kurdej-Szatan,